Marcin Bąk, witam Państwa. Jest piątek popołudnie, a to oznacza, że należy rozpocząć sumę w telewizji Salwenet. Przyjrzymy się, jak ten tydzień mijał, wydarzenia ważne, może trochę mniej ważne, a podsumowywać tydzień będzie wraz ze mną mój i Państwa gość Jakub Pacan, dziennikarz tygodnika Solidarność. Witam Cię, Jakubie. Witam, dzień dobry Państwu, dzień dobry, cześć Marcinie. Kto ogląda, kto stara się wnikać w politykę polską, mówię tutaj politykę nie tylko w tym węższym znaczeniu, czyli rozgrywki między politykami, ale także tym bardziej arystotelesowskim, czyli życie wspólnoty, no na pewno zauważył, bo nie dało się nie zauważyć, wydarzenie z wtorku, czyli jak to się młodzieżowym językiem mówi, wielka inba na opozycji totalnej, która, no właśnie, czy jest jeszcze opozycją totalną w całości, czy doszło do rozszczelnienia tej opozycji? Ja myślę, że jak najbardziej tutaj doszło do rozszczelnienia. To też jest tak, że to był raczej taki sojusz taktyczny, gdzie w ważnych głosowaniach próbowali budować ten kordon sanitarny wokół Prawa i Sprawiedliwości. Natomiast teraz widać też, że SLD próbuje robić taką ofensywę, czy to wizerunkową, czy polityczną. Chce się wyłamać z tego. Też dzisiaj taki spłynął nam news, że nowym rzecznikiem prasowym Lewicy został Marek Kasprzak, dziennikarz, więc to prawdopodobnie też jest bardzo znaczące. Lewica się próbuje wyłamywać i w tym miejscu słabnącej Platformy Obywatelskiej, gdzie lecą jej faktycznie w dół bardzo te notowania, a jeszcze tego elektoratu nie przejął Szymon Hołownia. Lewica próbuje być bardziej koncyliacyjna, pokazywać, że stawia na integrację społeczną, że zależy jej na tym czynniku socjalnym. Ja uważam, że, bo zawsze w polityce tak jest, że jeżeli dana partia pokazuje, że chce współpracować, to dobrze działa na wyborców i myślę, że poprawi swoje wyniki albo utwierdzi te wyniki, które ma. Natomiast do pewnego momentu wyglądało tak, że owszem, Lewica chce współpracować, ale właśnie w ramach szeroko rozumianej opozycji totalnej. Ja bym tutaj poprosił o materiał, spot przygotowany no, nie tak dawno temu, kilka miesięcy temu, kiedy Borys Budka, przewodniczący Koalicji Obywatelskiej, Platformy Obywatelskiej, szykował pewien plan no, zmiany rządu jeszcze w trakcie trwania obecnej kadencji parlamentu i elementem tej zmiany miała być również Lewica. Poproszę o materiał. Koalicja 276 kluczem do sukcesu. Jeśli będziemy osobno, podzielona opozycja uzyska mniej mandatów. Gdy wystartujemy wspólnie, uzyskamy 57%, czyli aż 280 miejsc w Sejmie. Wystarczająco, by posprzątać po PiSie, odrzucić weto prezydenta i wprowadzić prawdziwe zmiany. Koalicja 276 ma sens. No tak, miała sens w każdym razie jeszcze jakiś czas temu. Czy ma sens dalej? No, wygląda na to, że nie, skoro Lewica się z niej wyłamała. Ale co w takim razie z tym całym elementem tej progresji światopoglądowej, progresji antykulturowej, która była ważna dla Lewicy, mam wrażenie, że dla znacznej części działaczy, dalej jest ważna? Tak, ale oni te taktycznie tego nie będą przedstawiali. To jest zresztą akurat w całej Lewicy Europejskiej. A jeszcze na minutę wracając do tej koalicji wielkiej, o której mówił Borys Budka, to ona była ważna i możliwa, ale tylko dla Platformy Obywatelskiej, bo wtedy, kiedy się pojawiały loga na przykład Szymona Hołowni w ramach tej koalicji czy Lewicy, no to się odezwała Lewica, że mogli się chociaż zapytać o wykorzystanie loga, bo sobie tego nie życzą. Już wtedy planowali zdradę. Tak, można tak powiedzieć. To znaczy, tak, no nie po to PSL czy Lewica właściwie ryzykowali wszystkim, więc samodzielnie do wyborów i modląc się, żeby tylko przekroczyć ten próg wyborczy, żeby później oddawać Platformie Obywatelskiej, właściwie oddać się za nic. Dlatego to nie było możliwe, to było jakieś marzenie. Natomiast z drugiej strony, no, mamy w Polsce czy w Europie tą lewicę uliczną, lewicę awanturniczą, bądź też możemy powiedzieć lewicę rewolucyjną. To między innymi jest strajk kobiet,
Ale mamy też tą lewicę parlamentarną. I to jest zawsze tak, że ta lewica uliczna oczywiście napędza elektorat tej lewicy parlamentarnej, ale ta lewica parlamentarna no, musi uważać. Nie może być taka jak ta lewica uliczna, nie może mieć takiego przekazu, to po pierwsze. Po drugie jest też tak, że w SLD, ciągle się mylę, SLD już nie ma, SLD jest lewica. W lewicy jest tak, no wcześniej to było w SLD, że to pytanie dosyć symboliczne, geje czy koleje, czyli polityka socjalna czy polityka obyczajowa. Jednak no Polacy są racjonalnymi wyborcami, Polacy głosują portfelami, dlatego lewica tutaj bardziej stawia na te kwestie socjalne, wiedząc też jednocześnie, że pewne trendy, które są podskórnie, które są niezależne od naszej polityki, typu sekularyzacja, typu ta postępująca rewolucja seksualna, bo ona niestety do nas też dochodzi, że one i tak będą, one się i tak dokonują i no, zadaniem lewicy, żeby to po prostu być beneficjentem tych przemian. Jak widzimy, na przykład nie była beneficjentem a tych przemian. Kuba, a jedna rzecz kobiet, jeszcze. Tak? Skoro już mówimy o tych przemianach, które się toczą w całym świecie i w naszej scenie politycznej, ten ruch wtorkowy może zwiastować bardzo poważne przetasowania na scenie politycznej naszej. Od pewnego czasu pojawia się taki projekt, on na razie jest właśnie w sferze pewnych deklaracji, Chadecja Polska. Jak byś tę chadecję umieścił? Jakie widzisz perspektywy przed tą chadecją? Powiem tak, że perspektywy widzę małe, dlatego że chadecji nie ma w Europie. Chadecja w Europie przez to, że przejęła lewicę, znaczy chadecja w Europie uwierzyła w to, że lewica musi wygrać, zaczęła przejmować język lewicy, zaczęła przejmować styl lewicy, narrację lewicy i przegrała. Byli jacyś jeszcze pojedynczy chadecy we Włoszech czy we Francji, w Niemczech, natomiast im jest bardzo ciężko. W Hiszpanii też nie ma chadecji, no bo partia ludowa, ale i tutaj no, niemieckie CDU, czy to są partie chadeckie, no trudno tutaj mówić. Pewnie chadecy tam jacyś są, natomiast trudno mówić, że to są partie chadeckie. To po pierwsze, przechodząc tutaj na polski grunt, uważam, że nie ma za dużych szans, natomiast gdyby faktycznie udało się, żeby powstał jakiś blok Jarosław Gowin, PSL, część posłów, Platformy Obywatelskiej stworzyli taką chadecję, to by było bardzo mocne wzmocnienie tego katolicyzmu liberalnego. On w Polsce jeszcze jest trochę mało rozpoznawalny. Tak zwany kościół otwarty, tak? Ten nurt w naszym kościele. Dokładnie tak. To jest to, w Stanach Zjednoczonych jest to pół na pół, w Europie już tylko w Polsce jest dosyć mocny. No to jest ten katolicyzm, gdzie symbolicznie no Joe Biden modli się na różańcu i jest no nie wiem, czy do 9 miesiąca, do przerywania ciąży do 9 miesiąca, czy wcześniej. Natomiast to jest ten nurt. Z punktu widzenia duchowości on jest trochę absurdalny. Natomiast no, z punktu widzenia jakiegoś zjawiska, które jest, to się dzieje, to jest. W całej Europie Zachodniej, jeżeli jeszcze jest katolicyzm, to jest on liberalny. Często... Ale Kuba, poczekaj moment, bo przejdziemy od razu do kolejnej sprawy, skoro już Bidena tutaj przywołałeś i Stany Zjednoczone. To dwa wydarzenia ciekawe, również w tym mijającym tygodniu miały miejsce właśnie w Stanach Zjednoczonych, w dwóch konkretnie Stanach. Oba Stany mają dość silną tradycję konfederacką, mianowicie Kalifornia, mocno ostatnio zliberalizowana, i demokratyczny gubernator Kalifornii zakazał na fali tych obostrzeń pandemicznych, zakazał w gruncie rzeczy całego życia religijnego, tak, zgromadzeń w kościołach, bardzo silne restrykcje. No i wierni różnych zresztą obrządków, różnych denominacji, protestanci, katolicy, odwołali się, sprawa dotarła aż do Sądu Najwyższego i Sąd Najwyższy stanął po ich stronie, stwierdził, że nie, to jest niezgodne z konstytucją amerykańską, zakazywać ludziom modlenia się w kościołach. I podobna historia też w tej sferze wartości Arizona. Arizona coraz bardziej jako stan rozszerza ochronę dzieci poczętych. Coraz trudniej będzie tam dokonywać aborcji. Czyli okazuje się, że to nie Polska jest w ogonie, za ścianku świata. Są i miejsca takie na świecie, gdzie ten trend zdaje się być trochę inny, niż by sobie lewica życzyła. Tak, tutaj podstawowym problemem, czy podstawową sprawą w rozpatrywaniu tego, co mówiłeś, jest model rewolucji, jaki się dokonał w Europie i w Ameryce. U nas niestety była to rewolucja francuska, model francuski,
I ten model francuski mówi, że on obejmuje całość człowieka, jego egzystencji. Ten model jest totalny. On zmienia wszystko, dlatego ja myślę, że tutaj w Europie nie miałyby miejsca takie decyzje sądu, jakie były w Stanach Zjednoczonych. Natomiast ta rewolucja, która się dokonywała amerykańska w Stanach Zjednoczonych, ona miała zupełnie inny charakter. Tam bardzo ważny był też ten głos społeczeństwa amerykańskiego i tam nie polegało to na tym, żeby wszystko zmieniać, żeby wszystko robić od zera i konstruować nowego człowieka, tylko tam budowali, a jeżeli budowali na tych społeczeństwach, które są, to one ciągle są bardzo żywotne, one ciągle mają ważny głos i tam po prostu mówią, że ta demokracja się ciągle tworzy i ona może być ciągle do poprawy. Jeżeli coś jest do poprawy, to poprawiają to, dyskutują to. W Europie jest wręcz lęk, żeby dyskutować na przykład nad zmianą demokracji, bo demokracja liberalna jest czymś absolutnie świętym. Ja uważam, że to jest w ogóle parareligia, ma swoich wyznawców, ma swoich kapłanów i to są tak naprawdę różnice cywilizacyjne. Chociaż jesteśmy w jednej cywilizacji zachodniej, chociaż już też się kłócą niektórzy, czy w jednej, to jest inne DNA demokracji w Ameryce, a inne DNA demokracji w Europie. Chociaż no, Ameryka też nie jest monolitem. Widzieliśmy to przy okazji ostatnich wyborów prezydenckich. Ogromne podziały między poszczególnymi stanami, ogromne podziały między miastami a prowincją, która jest o wiele bardziej konserwatywna. Podobne zresztą zjawisko, jeżeli chodzi o ten podział, widzimy w Polsce. Miasta liberalne, lewicowe, prowincja wciąż jeszcze zachowuje pewien sznyt tradycji i konserwatyzmu. Tak, tylko że ja się obawiam, że dojdziemy do takiego momentu, do jakiego doszły kraje, bo nasza demokracja, też dlatego ja uważam bardzo ważną rzecz, tutaj akurat wspomniałeś o ważnej rzeczy, nasza demokracja, myślę, że Polska dlatego jest też tak grillowana w Unii Europejskiej, bo nasza demokracja bardzo mocno przypomina jeszcze tą demokrację amerykańską, gdzie jeszcze można dyskutować, gdzie jeszcze są takie tematy, ja to nazywam tematy święte krowy, które można jeszcze ruszać w Polsce, a których już absolutnie nie można ich ruszać w krajach starej Unii, ponieważ była tam rewolucja seksualna, wszystko już zostało przedyskutowane i wszystko właściwie zostało albo zakwestionowane, albo zostało zbudowane coś nowego. No właśnie w Stanach takie dyskusje są jak najbardziej możliwe, bo tam wszyscy są dopuszczani do głosu i są na równych prawach. Tutaj w Europie widzimy, i pytałeś właśnie, wracamy do tej chadecji, tutaj w Europie nie ma szans żadna partia chadecka, żeby na równych prawach upominać się na przykład, no powiedzmy, o aborcji. To już jest temat zamknięty w Europie. Jeszcze jest troszeczkę tego tematu na przykład praw LGBT. Właściwie w Europie to też już jest temat zamknięty. W Stanach Zjednoczonych jeszcze to jest dyskutowane, a natomiast też troszeczkę przegrywają w tym LGBT. I też co do tej naszej chadecji, to ja uważam, że też by im o tyle mogło nie wyjść, PSL-owi, no bo dla mnie to by była jakaś chadeckość bezobjawowa, czy Jarosławowi Gowinowi, ponieważ część tego kościoła liberalnego, tej chadecji zrozumianej w kategoriach zachodnioeuropejskich, przejmie Szymon Hołownia, bo on się mimo wszystko odwołuje do kościoła, ma dobre kontakty z tym kościołem liberalnym i myślę, że jakby tutaj poczuł zagrożenie właśnie ze strony tego bloku Hołowni, bloku Jarosław Gowin, PSL i bardziej konserwatywna część Platformy, to wtedy no, adekwatne kroki by podjął, żeby ewentualnie zahamować odpływ swojego potencjalnego elektoratu do tej chadecji. Chadecja w dzisiejszej Europie no niestety jest niemożliwa, bo w przewidywalnym czasie kilkudziesięciu lat naprzód. I można by jeszcze o tym długo rozmawiać, a czasu mamy ilość ograniczoną, natomiast na pewno możemy obaj polecić naszym widzom doskonałą książkę, która świetnie ten proces odchodzenia od chrześcijańskich, chadeckich ideałów opisuje w całej Europie. To jest książka Władimira Palko pod tytułem Lwy nadchodzą. Lwy nadchodzą, tak. Groźne memento nad Europą, ale my się nie musimy tym smucić, bo w ostatecznym rozrachunku i tak wygrywamy. Pan Bóg sobie zawsze zatrzymuje, tak.
Zawsze jest grupa wiernych, którą Pan Bóg sobie zatrzymuje i oni odbudowują potem wspólnotę i po gorszych pokoleniach są lepsze pokolenia. Otóż to. Bardzo dziękuję za komentarz dziękuję dla Sumy. Moim i Państwa gościem był Jakub Pacan z tygodnika Solidarność, a ja nazywam się Pozdrawiam. Marcin Bąk i mówię Państwu do zobaczenia w następny piątek.